Dzień dobry, ja nazywam się Paula Markowska i witam Was w już trzecim odcinku z cyklu takich spotkań eksperckich w ramach projektu Od Agendy do Warszawy 2030. Reprezentuję stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, przy czym z siedzibą w Warszawie to jest nazwa stowarzyszenia. I dzisiaj właśnie spotykamy się po to, żeby przybliżyć Państwu cele zrównoważonego rozwoju, czyli taki duży dokument, zbiór praktyk i wytycznych, które pozwolą nam jako społecznościom rozwijać się w dobrobycie i pokoju. Agenda składa się z 17 celów zrównoważonego rozwoju i aż 169 powiązanych z nimi zadań, do których to właśnie nasi eksperci nawiązują podczas omawiania tematów, które są bliskie ich rozwoju takiemu naukowemu, ale mam też wrażenie, że takim osobistym zainteresowaniom. Ostatnie dzisiejsze spotkanie poprowadzi dla nas Karol Lange, który jest właśnie w trakcie doktoratu z przestrzeni publicznych w Katedrze Rewitalizacji i Architektury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z wykształcenia architekt. Zajmuje się projektowaniem w kontakcie z użytkownikami, co uznaje za niezwykle wartościowe, żeby tworzyć rzeczy dla ludzi w kontakcie z nimi, więc mam nadzieję, że tą tematykę jakoś nam, Karolu, przybliżysz w trakcie tego wystąpienia i tym samym zapraszam Państwa do przysłuchania się i oddaję Tobie głos. Halo, halo, dzień dobry Państwu. Ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o mieście takiej, jakim może być za 9 już lat, czyli w 2030 roku, a więc w dacie założonej z góry w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ. Generalnie agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju to jest dokument, który obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego, natomiast warto z niego wyczytać te rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz i w naszym otoczeniu. Ja wynotowałem kilka takich haseł, które pojawiają się tam w dokumencie i są to hasła, które są mi bliskie właśnie w działalności zawodowej jako projektanta, a teraz od niedawna także naukowej, bowiem zajmuję się projektowaniem architektury, przestrzeni publicznych, a także układów urbanistycznych. I robię to w szczególny sposób, który wydaje się bliski temu opisanemu w agendzie. Chciałbym więc dzisiaj powiedzieć przede wszystkim o celu 11 agendy, który skupia się na miastach i osiedlach ludzkich. Jest w tym głównym celu wskazane bezpieczeństwo, stabilność, zrównoważenie, czyli także taka społeczno-ekonomiczno i ekologiczne traktowanie tego tematu, no i wreszcie włączenie społeczne. Jeżeli się przyjrzymy dokumentowi agendy, to tam dużo jest takich szczegółowych celów, które opisują miasta właśnie i te osiedla, jak powinny się rozwijać. Natomiast z perspektywy mojego doświadczenia jest wiele takich haseł kluczowych,
które chciałbym dzisiaj nieco przybliżyć. Przy czym mówimy tutaj o takiej całości, którą nazywamy środowiskiem zbudowanym. Nauczyliśmy się bowiem rozróżniać, czy właśnie nasz sposób życia w przyrodzie i w mieście. Przez lata, wieki traktowaliśmy to jako zupełnie co innego, a tymczasem nauka wróciła do takiego punktu wyjścia, mówiąc właśnie, że miasta są już tak duże, że musimy je traktować jako całość naszego środowiska. To znaczy to, czego nam zawsze trochę w miastach brakowało, czyli świeże powietrze, spokój, kontakt z przyrodą. Musimy włączyć to właśnie w nasze myślenie o tym, co w samym mieście powinno się znaleźć. No i teraz z wypisanych tutaj na slajdzie haseł, które pewnie są Państwu mniej lub bardziej znane, pokażemy, jakie są rozwiązania tych właśnie problemów współczesności związanych ze środowiskiem, ale także właśnie miastem sprawiedliwym, włączającym, ukierunkowanym na pokój i dobrobyt. Chciałbym więc zacząć od takiego przykładu, może mniej oczywistego, to jest ukierunkowanego przede wszystkim na ten aspekt sprawiedliwości i tych aspektów właśnie społecznego kształtowania miast, bez którego właściwie trudno mówić o jakimś postępie czy uzyskiwaniu celów zrównoważonego rozwoju. No i mamy tutaj przykład, to jest projekt warszawskiej dzielnicy społecznej zaplanowanej na Warszawskiej Woli, która to dzielnica jest właśnie pomyślana jako miejsce sprawiedliwe, czyli odpowiadające na podstawowe potrzeby całego społeczeństwa, które dobrze określa taka praca konkursowa, był taki konkurs Futuwawa, pokazujący właśnie kwestie do rozwiązania na przyszłość w skali Warszawy i taka praca Warszawskie Mieszkanie Podstawowe pokazuje, jak bardzo brakuje nam przestrzeni wspólnej, którą możemy współtworzyć, ale także jak trudno jest wrócić do takiego zrównoważonego, dostępnego modelu polityki mieszkaniowej, czyli po prostu jakby zapewniania mieszkań wszystkim, którzy tego potrzebują, jakby no także tym, którzy z różnych powodów nie znajdują się w no, wymagających takich mechanizmach rynkowych. No i warszawska dzielnica społeczna jest pomyślana w taki sposób, żeby tam wróciły mieszkania dostępne cenowo, czyli współfinansowane przez społeczność miejską. No i także, żeby były to mieszkania, które są przeznaczone dla różnych grup wiekowych. To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, żeby samemu sobie jakby w ciągu życia te mieszkania dostosowywać, tutaj jest zaplanowane po to, żeby ta społeczność funkcjonowała tam na miejscu, żeby można było tam
spędzać większą część swojego życia w gronie znajomych, sąsiadów, z którymi nawiązujemy kontakty. I jeżeli chodzi o miasto, to warto zwrócić uwagę tutaj, że jest to całościowa propozycja, w której są przestrzenie publiczne. Tutaj na po lewej, na planie narysowane na taki blado czerwony kolor, ale są też przestrzenie tak zwane półpubliczne, czyli sąsiedzkie. No i wreszcie przestrzenie prywatne, czyli ogródki i mieszkania. Jeżeli chodzi o kształtowanie miasta, to te wszystkie kolory, które tutaj widać na tym obrazie, podkreślają różnorodność tej architektury, czyli taki sposób kształtowania miasta, żeby za każdym rogiem czekało nas coś ciekawego, żebyśmy chcieli chodzić po tym mieście, poznawać, żeby to chodzenie po ulicy było takim ciekawym i wartościowym doświadczeniem. I ważny aspekt, który tutaj na tej wizualizacji jest pokazany, to tak zwana ludzka skala, czyli taka wysokość budynków, wszystkich obiektów, żeby one nas nie przerażały, nie przytłaczały. Jest to naukowo już w tej chwili zbadane i okazuje się, że tradycyjna zabudowa, tak około 20 paru metrów to wysokości, i to jest właśnie ta przestrzeń, w której zwykle czujemy się dobrze. No i jeżeli chodzi o miasto, to generalnie jest to miejsce, w którym właśnie poruszamy się stale i chętnie zmieniamy otoczenie. Natomiast współczesne miasta znów się powraca do takiego bardziej nieco tradycyjnego wzorca. Mówi się o tym, że dwudziestowieczne miasto nas uzależniło od samochodu. Bez niego właściwie bardzo trudno zaczyna się żyć, bo on zwiększa odległości, wymaga dużo przestrzeni i bez samochodu wszędzie jest w mieście samochodowym dwudziestowiecznym daleko. No i powstał w związku z tym taki powrót do idei miasta 15-minutowego. Znana idea, teraz rozwijana w Paryżu przez mer Hidalgo, która to idea oznacza, że staramy się szukać takiej różnorodności w mieście, żeby większość rzeczy, których potrzebujemy, była właśnie dostępna w podróży albo pieszej, albo ewentualnie jakimś takim lekkim środkiem transportu w przeciągu 15 minut. Tak wygląda propozycja ulicy, która by spełniała te kryteria. Widzimy, że samochodów tu prawie nie ma. Są jakieś pojedyncze, które zaparkować muszą, żeby coś dostarczyć. Zazwyczaj są to towary ciężkie. No i wreszcie ta wizja miasta 15-minutowego polega na tym, że wszystko, co potrzebujemy, jest dostępne. I także takie sprawy jak właśnie obieg materii można rozwiązywać ekologicznie na miejscu. No i to jest wizja długofalowa, natomiast pierwsze projekty takie duże, które mają sygnalizować te zmiany w Paryżu, są już rozpoczęte. Tu jest przykład Champs-Élysées, słynnej alei
w Paryżu, która ma być właśnie przystosowana do ruchu pieszego, w której samochody mają przestać właśnie dominować. Ludzie mają przechodzić przez te ulice swobodnie i przestrzeń ma być odzyskana dla pieszych. No, generalnie duża nadzieja w mieście jest, wiąże się z tak zwaną nową mobilnością, która po pierwsze opiera się na czystych źródłach energii, czyli ogniwach elektrycznych, głównie czasem wodorowych, ale co ważne, też zwraca się uwagę na to, że właśnie nowe formy transportu dają nam szansę na powrót do takich bardziej racjonalnych wręcz sposobów transportu. I jeżeli chodzi o transport taki indywidualny, czy nawet transport towarów, to istotne jest sama wielkość tego pojazdu, jego masa, która, no mówi się o tym, że samochody są ciężkie, dlatego że inne samochody są ciężkie. To znaczy cięższy samochód zawsze będzie bezpieczniejszy w zderzeniu z drugim samochodem. Natomiast ta nowa mobilność polega na tym, żeby właśnie tę właśnie taką wojnę trochę na masę, czy monopol masy zmienić. To znaczy w mieście nie są potrzebne tak duże prędkości jak na autostradzie i w związku z tym powstaje szereg pojazdów na całym świecie, które no, czekają tylko na to, żeby zrobić im miejsce w centrach miast. A czasem jest tak właśnie, że już nie czekają, bo te pojazdy na dole to są pojazdy prototypowe lub mało seryjne, natomiast na górze to są już pojazdy, które są w wielu miastach europejskich, a także w polskich, jak się okazuje, wprowadzane do użytku masowego. Druga nadzieja, jaką wiążemy z miastem, to są technologie informatyczne, które już w tej chwili umożliwiają tak zwaną mobilność na żądanie. To znaczy, że za pomocą na przykład smartfona wybieramy sobie sposób transportu, który nam najbardziej odpowiada pod kątem ceny, ilości pakunków, które chcemy zabrać, czasu, czy nawet takich wartości, powiedzmy, rekreacyjnych, przyjemnościowych, tak? Jeżeli chcemy sobie przejechać ze szkoły do domu z ładnym widokiem, to wybieramy właśnie na przykład taki lekki samochodik elektryczny. No i jeszcze dodatkowa nadzieja jest w pojazdach autonomicznych, które sprawiają, że nie trzeba umieć prowadzić, że dzieci mogą korzystać właśnie z pojazdów. I to też powoli się dzieje. Na pewno też jest taki głębszy aspekt środowiskowy widoczny w miastach. I to jest po pierwsze, wiąże się z tym, że uczymy się tego, jak przyroda żyje i rozwija się. I uczymy się, jak zapewniać takie warunki w mieście, żeby ta przyroda mogła samoistnie się rozwijać i regulować. Jest to wielka rewolucja, bowiem no, tradycyjne takie
utrzymanie zieleni w miastach to było takie klasyczne ogrodnictwo, które wiązało się z, no, w skali miasta olbrzymimi kosztami i wysiłkiem, który trzeba włożyć w utrzymanie zieleni, czyli pielęgnowanie, podlewanie, nawożenie, pielenie. I te wysiłki ograniczały ilość zieleni, którą możemy mieć w miastach. Tymczasem tutaj jest taki przykładowy projekt już sprzed dobrych kilku lat. Nowy Jork postanowił zamienić estakadę taką kolejową w park linearny, którym da się przejść przez dużą część miasta, kilka mil to ta linia ma długości. No i teraz większa część tego parku została zagospodarowana w taki sposób, żeby umożliwić i wykorzystać naturalne sukcesje roślinności. To są tak zwane ekosystemy ruderalne, które zbadano, że jakby dobrze radzą sobie, naturalnie występują w miejscach, które człowiek w mieście pozostawia w spokoju, tak? Czyli zarastanie miejsc różnych po fabrykach, torowisk. No i tutaj ten wykres pokazuje, w jaki sposób te rośliny zostały tak połączone, żeby umożliwić życie zwierzętom różnego rodzaju i żeby wytworzył się tam właśnie taki stabilny ekosystem, który sam się reguluje, czyli już nie trzeba o to tak usilnie dbać. No i te ekosystemy miejskie rozwijają się do tego stopnia, że właśnie myślimy o tym, że właśnie miasto jest trochę też miastem dla zwierząt. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby tym zwierzętom było dobrze, żeby w parkach właśnie występowały jeże, tak, czy jakieś nawet większe ssaki. Tu jest przykład projektu z Łodzi, który prowadziłem właśnie jako architekt. Jest to renaturyzacja fragmentu rzeki w prawie w centrum Łodzi. Rzeka nazywa się Sokołówka i jest to mała rzeczka, która została skanalizowana, czy wręcz właśnie przechodzi w wielu miejscach w rurze pod terenem i nie widać w tej chwili, gdzie ona jest. No i warto się zastanowić w każdym praktycznie mieście. Okazuje się, że te rzeki zniknęły, zostały albo zasypane, albo skanalizowane. Natomiast często one jeszcze istnieją w jakiś sposób pod ziemią, albo w jakiś sposób tam wody podskórne płyną, o czym dowiadujemy się w wyniku jakichś katastrof budowlanych, które no, powstały w wyniku właśnie zaprzeczenia czy działania wbrew tym rzekom. Tymczasem renaturyzacja rzek to jest bardzo taki obiecujący kierunek w miastach. Tutaj chciałem pokazać, jak poszczególne fragmenty tej rzeki zaplanowaliśmy odtworzyć, taki, można powiedzieć, seminaturalny jej charakter. Seminaturalny dlatego, że no, te meandry tutaj rzeki są jednak ustabilizowane, tak? Pod tą trawą kryją się takie
delikatne konstrukcje inżynieryjne, które sprawiają, że jakby no, ilość terenu zajęta przez rzekę jest ograniczona w odróżnieniu od pełnego naturalnego stanu. I na pewno jest olbrzymi potencjał w tym, żeby takie rzeki spełniały szereg ekologicznych ról. To są właśnie te usługi ekosystemowe. Woda, która płynie bardziej naturalnie, jest w rzece naturalnie oczyszczana, ale też no, daje nam ten taki atrakcyjny, zróżnicowany, ciekawy krajobraz. To, czego nam często brakuje, bo nie jest czasem łatwo właśnie z miasta się wyrwać i zobaczyć kawałek bogatej przyrody. No ale te rzeki mają też potencjał większy. To, co tutaj pokazuję, to jest sam środek Berlina, tak zwana Wyspa Muzeów, czyli taka najbardziej monumentalna, historyczna, zabytkowa zabudowa. I tuż przy niej, w Szprewie, Berlińczycy siłami społecznymi starają się o to, żeby wodę do tego stopnia przystosować, żeby tam dało się po prostu pływać. No i jak oni sobie to zaplanowali? Otóż właśnie te naturalne takie mokradła, które są tutaj w korycie założone z powrotem przez człowieka, oczyszczają tę wodę w ten właśnie taki naturalny sposób. Tutaj jest to pokazane rozwiązanie szczegółowe, jak to zrobić. I schemat właśnie tego oczyszczania wody. Ten projekt no, trwa już kilka lat, natomiast no, wydaje się, że ma szansę realizacji właśnie dlatego, że jest on społecznie bardzo mocno rozwijany. No i wreszcie dochodzimy w mieście do tej struktury zbudowanej, czyli naszych budynków. I tutaj chciałbym dwie rzeczy zasygnalizować. Po pierwsze, to jest właśnie ślad środowiskowy, który jest szerszy niż ślad węglowy, ale na pewno jest istotna ilość energii poświęcona na samą budowę budynku. No i właśnie ślad węglowy drewna okazuje się często wręcz, się mówi, że jest ujemny, bo właśnie ten dwutlenek węgla drzewa sekwestrowały, czyli inkorporowały właśnie w tą biomasę drewna. No i trwa w tej chwili taki wyścig, kto wymyśli i zbuduje wyższy wieżowiec z drewna jako właśnie taki symbol tej naszej nowej ery, takiej ukierunkowanej na zgodę ze środowiskiem. Ale tak jak właśnie wskazują obliczenia, no oprócz symbolu jest to właśnie istotny postęp, bowiem materiały tradycyjne, tak jak beton, stal, a już aluminium to szczególnie, są bardzo energochłonne i ta energia jest zużywana i zwykle wiąże się z emisjami no nie tylko dwutlenku węgla, ale także różnych zanieczyszczeń, że drewno ma właśnie, mówi się wręcz, ujemny ślad węglowy, jako że
dwutlenek węgla został zamieniony na biomasę i zabrany z atmosfery. Ale także, co ważne, budowanie z drewna jest szczególnie energooszczędne na samym etapie budowy, który mówi się, że zabiera około 30% energii w całym cyklu użytkowania budynku. W architekturze myśli się coraz więcej o całym cyklu użytkowania budynku, właśnie w myśl tej ekonomii cyrkularnej. I po pierwsze, stosuje się coraz więcej materiałów ponownie użytkowanych. Tutaj jest taki przykład z Chin, Wangshu, Ningbo Muzeum Lokalne, Regionalne, gdzie zostały tutaj wykorzystane materiały lokalne, czyli dachówki, kamienie powstałe z rozbiórki starych, tradycyjnych domów. Na pewno też istotnym jest myślenie o tym, jak ten budynek będzie na przykład rozebrany, czy wręcz myśli się o budynkach demontowalnych, które można w częściach przenieść lub użytkować w innym miejscu. No i wreszcie na koniec chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego właśnie, co by się chciało zrobić w mieście, okazuje się, że no, trzeba to zrobić z ludźmi, żeby to się udało. Ta myśl o tym, że partycypacja społeczna w różnych formach jest konieczna i nie da się zrobić miasta w warunkach absolutnej władzy czy monarchii, coraz szerzej przebija się w środowiskach architektów, inżynierów. Tutaj pokazuję przykład wyników plebiscytu na funkcje rekreacyjne i inne przydatne mieszkańcom w centrum osiedla Bytom Bobrek. Projekt rewitalizacyjny organizowany przez miasto i no, taki punkt konsultacyjny na ulicy. Mimo zimy udało się właśnie tam ogrzewać, tak, termos wystarczył, żeby wyjść do ludzi w taki sposób, żeby oni mieli szansę się wypowiedzieć, czego potrzebują. No i wreszcie przykład, znów wracając, z Futowawy, czyli taka partycypacja, która ulepsza miasto, skracamy drogi dojścia po to, żeby to miasto było wygodniejsze dla pieszych. No, z perspektywy badań, które teraz prowadzę, wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych aspektów w mieście. I na koniec chciałem powiedzieć, że no, wydaje się, że właśnie miasto powinno być bardziej interesujące, ciekawe jako przestrzeń, tak żeby ludzie chcieli po nim chodzić, żeby to było pozytywne doświadczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za i twoją prezentację i jakby te praktyki, te kierunki, które w niej wskazałeś, wydaje mi się być to niezwykle interesujące, ale też ten związek właśnie pomiędzy środowiskiem, w którym żyjemy, nie tylko taki zdrowotny, ale też psychologiczny, tym jak to moderuje nasz czas, tym jakie są w ogóle rozwiązania na świecie i w jakiej właśnie, w jaką stronę to podąża. Taka była chyba optymistyczna ta prezentacja, tak czuję.
Nie wiem, być może to mój taki, moje tylko wrażenie. Na koniec powiedziałeś słowo o bezpieczeństwie. Jakbym miała zadać jedno pytanie, które nie tylko wyczerpuje temat agendy i tego celu, od którego wyszedłeś w prezentacji, ale też zakrawa jakoś na przykład o równość płci, czy po prostu równy dostęp do różnego rodzaju usług, czy bezpieczeństwa nawet, to przyszło mi do głowy taka teza, z którą ostatnio się spotkałam w mojej bańce informacyjnej i dotyczyła ona różnego poziomu bezpieczeństwa kobiet w mieście. I zastanawiam się, jakby to właśnie połączyć i pokazać taką kompleksowość i no, obszerność tych celów. Czy ty masz jakieś informacje o tym, jak wygląda bezpieczeństwo kobiet a mężczyzn w mieście? Czy to się w ogóle różni? No bo tak na dobrą sprawę, to co ma płeć do tego? Nie? To tak, można no byłoby pomyśleć. Zagadnienie bezpieczeństwa przestrzeni jakby wydaje mi się, że troszkę jakby jest zależne od tego właśnie, na ile miasto jest przyjazne pieszym. I to jest mechanizm zdiagnozowany już no, dziesięciolecia temu, że właśnie im więcej ludzi, którzy się zajmują przestrzenią, są w niej obecni, są takimi gospodarzami, tym ta przestrzeń jest bezpieczniejsza. To jest właśnie takie społeczne funkcjonowanie przestrzeni i taka właściwie jakby emanacja z tego społeczności lokalnej. No i teraz oczywiście kobiety są uznawane za właśnie jakby takie najbardziej, taki najlepszą osobę, którą można zapytać, czy przestrzeń jest bezpieczna. No bo zdrowy, dorosły mężczyzna powie, że większość przestrzeni w Warszawie jest dla niego bezpieczna o każdej porze. Natomiast kobiety i dzieci no po prostu są takimi bardziej, można powiedzieć, doświadczonymi, czy można powiedzieć, że są koneserami przestrzeni, tak? Mają większe wymagania. No i mowa tu oczywiście o mechanizmie tak zwanego nadzoru nieformalnego nad przestrzenią, to znaczy bezpieczeństwo można zapewnić na dwa sposoby, albo postawić więcej kamer i strażników na miejscu oraz za monitorami, albo właśnie w taki sposób jakby zgodny trochę z ekologią miasta, ekologią społeczną, czyli sprawić, żeby ludziom zależało na tym, żeby nic złego się nie działo wokół nich i żeby mieli na to wpływ. To mi się tak bardzo kojarzy w ogóle z ideą prospołeczności, bo okazuje się, że zachowania prospołeczne są opłacalne tylko w środowisku, które jest prospołeczne. Więc tak naprawdę wracamy do wartości, do tego właśnie, jakie zasady wyznaje nasze otoczenie i nasza społeczność i co robić, żeby jakoś się uwspólnić w tym, no, w tych dążeniach, które wiemy, że na przykład z perspektywy właśnie chociażby klimatu, czy z perspektywy różnego rodzaju ruchów takich humanitarnych są właściwe, nie? Więc w jaki sposób edukować? Być może to jest ten sposób, ten wykład. Także dziękuję Ci bardzo, Karolu, za Twoje wystąpienie, że przyjąłeś zaproszenie i że no, pojawiłeś się z takimi niezwykle ciekawymi ideami tutaj. I ja dziękuję. Mam nadzieję, że to otworzyło właśnie jakieś nowe horyzonty i że w przeciągu następnych 10 lat jakoś zaowocuje i to miasto zmienimy. Łączę się w tych nadziejach i dziękuję Ci serdecznie.